Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Psalm 19. Hymn na cześć Boga Stwórcy. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 30 stycznia 2002 roku. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłą. Dzień opowiada dniowi, noc nocy przekazuje wiadomość. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi, po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Tam słońcu namiot postawił, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty. Cieszy się jak siłacz ruszający do biegu. Ono wschodzi na krańcu nieba i biegnie aż po drugi kraniec, a nic przed jego żarem się nie schroni. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Po całej ziemi i głos się rozchodzi. Od początku istnienia ludzkości słońce wschodzące na niebie i coraz bardziej jaśniejące zachwycało ją blaskiem swego światła i dobroczynnym ciepłem swych promieni. Na różne sposoby ludzie okazywali wdzięczność za to źródło życia i dobrobytu, reagując z entuzjazmem, który nierzadko znajdował wyraz w autentycznej, wzniosłej poezji. Wspaniały psalm 19, którego pierwszą część odczytaliśmy, jest nie tylko modlitewnym hymnem o nadzwyczajnej głębi, lecz również poetycką pieśnią opiewającą słońce ogarniające swymi promieniami powierzchnię ziemi. Psalmista przyłącza się tu do długiego szeregu kantorów starożytnego Bliskiego Wschodu, wysławiających gwiazdę dnia, która jaśnieje blaskiem na niebie i która w ich regionie góruje długo, powodując palący żar. Wymieńmy dla przykładu znany hymn do Atona, ułożony przez faraona Aknatona w XIV wieku przed Chrystusem, poświęcony tarczy słonecznej, uważanej za bóstwo. Jednakże w przypadku człowieka Biblii istnieje zasadnicza różnica w odniesieniu do tych słonecznych hymnów. Słońce nie jest jednym z bogów, lecz stworzeniem, będącym w służbie jedynego Boga i Stwórcy. Wystarczy przypomnieć sobie słowa z Księgi Rodzaju. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą.
a widział Bóg, że były dobre. Zanim przyjrzymy się wybranym przez liturgię wierszom psalmu, spójrzmy na jego całość. Psalm 19 przypomina dyptyk. Pierwsza część, stanowiąca naszą obecną modlitwę, to hymn na cześć Stwórcy, którego tajemnicza wielkość objawia się w słońcu i księżycu. Natomiast w drugiej części psalmu spotykamy hymn mądrościowy na cześć Torach, czyli prawa Bożego. Obydwie części łączy wspólna nić przewodnia. Bóg rozjaśnia wszechświat blaskiem słońca i oświeca ludzkość światłem swego słowa, zawartego w objawieniu biblijnym. Chodzi niemal o podwójne słońce. Pierwsze jest kosmiczną epifanią Stwórcy, drugie historycznym i bezinteresownym objawieniem Boga Zbawiciela. Nieprzypadkowo Torach, Słowo Boże, opisane jest za pomocą określeń słonecznych. Jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Zajmijmy się teraz pierwszą częścią psalmu. Rozpoczyna się on wspaniałą personifikacją niebios, które w oczach świętego autora są wymownymi świadkami stwórczego dzieła Bożego. One bowiem głoszą, obwieszczają wspaniałość Bożych dzieł. Również dzień i noc przedstawione są jako posłańcy, przekazujący wspaniałą wiadomość o stworzeniu. Jest to milczące świadectwo, które jednakże daje się słyszeć z mocą, jakby głos rozchodzący się po całym wszechświecie. Wewnętrzne spojrzenie duszy oraz religijna intuicja, nie zatrzymujące się na tym, co powierzchowne, pozwalają człowiekowi odkryć, że świat nie jest niemy, lecz mówi o Stwórcy. Jak powiada starożytny mędrzec, z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich sprawcy. Również święty Paweł przypomina Rzymianom, że od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Następnie hymn opiewa słońce. Świetlista kula przedstawiona jest przez natchnionego poetę jako waleczny bohater wychodzący z oblubieńczej komnaty, gdzie spędził noc, to znaczy wyłaniający się z czeluści mroków i rozpoczynający swą niestrudzoną drogę po niebie. Przypomina atletę nieznającego wytchnienia czy zmęczenia, a całą naszą planetę przenika jego wszechogarniające ciepło. Słońce przyrównane jest zatem do oblubieńca, do bohatera, do zawodnika, który z polecenia Bożego musi każdego dnia wykonać pewną pracę, dokonać podboju i odbyć bieg w gwiezdnych przestworzach. I oto psalmista ukazuje teraz rozpalone słońce na pełnym niebie, a całą ziemię ogarnia jego żar. Powietrze zastygło w bezruchu i żaden zakątek na horyzoncie nie może ukryć się przed jego światłem. Chrześcijańska liturgia paschalna podejmuje słoneczny obraz psalmu, by opisać triumfalne wyjście Chrystusa z ciemności grobu i jego wejście do pełni nowego życia w zmartwychwstaniu. W liturgii bizantyjskiej z juczni Wielkiej Soboty śpiewamy: tak jak słońce wstaje po nocy, całe jaśniejące swym nowym blaskiem, podobnie i Ty, Słowo, zajaśniejesz nowym blaskiem, gdy po śmierci opuścisz swe oblubieńcze łoże. Oda juczni wielkanocnej łączy kosmiczne objawienie z paschalnym wydarzeniem Chrystusa. Niech raduje się niebo, a wraz z nim cieszy się ziemia, ponieważ cały wszechświat, widzialny i niewidzialny, uczestniczy w tym święcie. Zmartwychwstał Chrystus, nasza wiekuista radość. A jeszcze inna oda dodaje: dziś wszechświat cały, niebiosa, ziemia i otchłań, napełniony jest światłem, a wszelkie stworzenie sławi już zmartwychwstanie Chrystusa, naszą siłę i naszą radość. Wreszcie następna, czwarta oda, wieńczy wszystko. Chrystus, nasza Pascha, powstał z grobu, niczym słońce sprawiedliwości,
jaśniejąc nad nami wszystkimi blaskiem swej miłości. Liturgia rzymska nie przyrównuje Chrystusa do Słońca tak wyraźnie jak liturgia wschodnia. Opisuje jednak kosmiczne echo Jego zmartwychwstania, rozpoczynając modlitwę w poranek wielkanocny uroczystym hymnem jutrzni. Aurora lucis rutilat. Celum resultat laudibus. Mundus exultans jubilat. Gemens infernus ululat. Już wschodzi zorza poranna. Zabrzmiało niebo weselem. I ziemia śpiewa radośnie, a piekło jęczy w udręce. Jednakże chrześcijańska interpretacja psalmu nie zamazuje jego podstawowego przesłania, którym jest zachęta do odkrywania Bożego Słowa obecnego w stworzeniu. Oczywiście, jak to zostanie wyrażone w drugiej części psalmu, istnieje inne, ważniejsze słowo. Cenniejsze nawet niż światło. Jest nim objawienie biblijne. Dla tych jednak, którzy uważnie słuchają i nie mają zaćmionego wzroku, stworzenie stanowi niejako pierwsze objawienie posiadające swój wymowny język. Jest ono jakby drugą księgą świętą, której literami są liczne stworzenia obecne we wszechświecie. Święty Jan Chryzostom twierdzi: milczenie niebios to głos bardziej donośny niż głos trąby. Głos ten woła nie do naszych uszu, lecz do naszych oczu o wielkości tego, który je stworzył. A święty Atanazy? Nieboskłon dzięki swej wspaniałości, swemu pięknu i swemu porządkowi jest znakomitym kaznodzieją mówiącym o swym sprawcy, którego wymowa napełnia wszechświat.